Hello! Właśnie dotarliśmy na wiślaną trasę rowerową w kierunku Szczucina i zaczynamy, teoretycznie już zaczęliśmy naszą wycieczkę do Rzeszowa. Dzisiaj pędzimy 200 km. Dagmara będzie pobijać swoje życiowe rekordy. Dla mnie 200 to nie jest coś nowego. Na razie zmierzamy wzdłuż Wisły w kierunku Pacanowa. Pogoda nie rozpieszcza. Dagmara się już, kurde, przygotowała. Wygląda jak pół dupy za krzaka, ale jest okej. Ważne, żeby było sucho. Pogoda powinna się poprawić. Więc zobaczymy, co z tego będzie. Hejka. Wiślana trasa. A Wisły nie ma. Ani tu, ani tu. Wygląda tak, wiślaną trasą rowerową. Ma ta trasa plusy i minusy. Plusy są takie, że jest naprawdę bardzo fajny asfalt. Można sobie lecieć treningowo, dzida. No i ogólnie omijamy wszystkie miasta, miasteczka. Cisza, spokój. Chociaż tą ciszą i spokój bym w tym weekendzie trochę się nie galopował, bo naprawdę jest masakra. Ludzie sami, rodziny całe, rolkarze. Pewnie teraz nawet i hulajnogi się pojawią, no bo przecież wolno. Słoneczko wychodzi. Fajnie. Można podziwiać widoczki. A tak poza tym to człowiek wczoraj siedział pół dnia, smarował napędy, czyścił, opony plakował, żeby były czarniutkie. I co? Jajco! Jajco! Godzina czasu i wszystko poszło się... Nie powiem brzydko. Ale możecie się domyślać. Chmury, deszcze, chmury. Deszczu bardzo fajnie przejeżdża. No, Dagmara lubi jechać w deszczu. Nad morzem, jak jechaliśmy, zrobiliśmy najwięcej kilometrów. 140 chyba wtedy zrobiliśmy. 160, przepraszam. Także dzisiaj bijemy rekord. Naprawdę tutaj nawet nie ma za bardzo co nagrywać, bo cały czas jest tak samo. Od Niepołomic do Szczucina. Do Nowego Brzeska i jakimiś wyglizdowami. Już nic nie mówię. I wcinamy kanapeczki, osobiście robiłem. Ale te dokusy dramatyczne są. Dawno po takiej dziurawskiej drodze nie jechałem, w takim starym asfalcie. Gdzie niegdzie się trafi taka dziura, że przy większej prędkości to pewnie by koło urwał. Dagmara ma opony terenowe, to sobie bardziej radzi. No pa. Bye, Małopolska. Mały podpływ opatowców. Z naszym nowym towarzyszem przygody,
pan Miś. Nowy Korczyn. Prawie. Jeszcze 7 kilometrów. Prawie, a robię różnicę. Moje, moje. Na razie przed nami Toledz Zdrój. Chyba już wyjeżdżamy z tego Solca. Straszna dziura, nie polecam. I półmetek. Nastroje pozytywne. No tak trochę lipnie to wygląda. Niesamowite. Już dzisiaj zmokliśmy, także jak zmokniemy drugi raz, to w sumie nic się nie stanie. Tu jesteśmy w Chrzanowie, ale to nie ten Chrzanów. Żeby nie padało. Ale pamiętaj, ktoś tu się dobrze. No właśnie, 105 km za nami, 104 przed nami. Tam sobie grzmi. Dookoła chmury ciemne. Nowy Basin. To tylko test będzie. I burza. Super. Jeszcze się udało przed deszczami. I jesteśmy. Koziołku, Matołku. Super. Jednego Matołka ma w domu, a drugiego ma tutaj. A ktoś po? Radomyśl wielki. Nawet się nie spodziewałem, że to taki samolot idzie. Tak sobie jedziemy. Na szczęście na razie chmurki nam omijają. W końcu nawet wyszło. Gdzieś tam sobie jest. Niebo błękitne. Także nie można uznać, że pogoda nam siadła. Więc już niedługo będzie. Mamy to. Mamy to.
Trochę ten Rzeszów jak taka wiocha. W ogóle to słyszę. Pozdro Pawełku. Pozdrawiamy z Krakowa w pięknym Rzeszowie.